Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. W komentarzach, jeżeli miałabym powiedzieć, jaka prośba pojawia się chyba najczęściej, to prośba o to, aby zrobić wideo o kompostowniku i o kompostowaniu, na równi chyba z podlewaniem. Także dzisiaj opowiem Wam o tym, jak Michał zbudował dla mnie mój wymarzony kompostownik i o tym, w jaki sposób kompostuję i co zrobić, żeby kompost nam się udał. Zapraszam na ten odcinek. Może opowiem Wam trochę o historii mojego kompostowania. W poprzednich latach każdy róg mojej działki był przeznaczony na odpady. W jednej był śmietnik, a w pozostałych trzech miałam kompostowniki. Kiedy zmieniliśmy troszeczkę układ tarasu i po paru latach obserwacji, czy wygodniej mi się wyrzuca tam wszelkie odpadki, zdecydowałam, że po pierwsze jeden kompostownik, widzę go z tarasu i denerwuje mnie, do drugiego coraz ciężej było mi dojść, bo tam przechowywałam sobie różne rzeczy ogrodowe i czasami przepychałam się z tym na przykład koszem z trawą. A potem byliśmy w Anglii, poobserwowałam sobie, jak wyglądają te kompostowniki tam i stwierdziłam, że chciałabym mieć zupełnie inny i w innym miejscu i zaczęłam sobie obserwować ogród, które miejsce będzie dobre. Jakie miejsca na kompostownik są dobre? Takie, które są zacienione, bo jeżeli będziemy mieć w miejscu nasłonecznionym kompostownik, to będzie taka tendencja, że to cała ta masa w środku będzie nam szybciej przesychała. Kompost nie może być super mokry, ale też nie może być super suchy. Do tego, żeby dobrze nam się ten kompost i odpowiednio szybko robił, musimy utrzymywać odpowiednią wilgotność i miejsce zacienione będzie do tego po prostu lepsze. Dlaczego warto kompostować? Słuchajcie, w ogrodzie mamy mnóstwo odpadków. W moim po prostu mamy tak skoszoną trawę, mamy wszelkiego rodzaju pędy, płatki, wszystko co jest po przecinaniu. Jest tego naprawdę mnóstwo. Na pewno zamawiacie też dużo online. Bardzo często przyjeżdża też dużo kartonów. Je także można kompostować. Papieru może aż tak dużo teraz nie mamy, ale dla mnie po prostu bardzo dużo kartonu pojawia się właśnie z paczkami, które do nas przyjeżdżają. Wydaje mi się, że własny kompost to jest naprawdę coś fajnego. Ja zawsze staram się ograniczać koszty zakupu kompostu, którym ściółkuję cały mój ogród i staram się wyprodukować jak najwięcej własnego. To też jest ogromna przyjemność, kiedy taki kompost robimy i widzimy, jak te po prostu takie odpadki okropne i brzydkie zamieniają się w takie piękne, czarne złoto, tak się mówi, złoto ogrodników. Wszystkie te elementy, które wrzucamy do naszego kompostu, zostaną przerobione przez mikroorganizmy, przez bakterie, przez grzyby. One zrobią tak, że potem stanie się to niesamowitą masą, która odżywi nasz ogród z powrotem. Także nie wyrzucamy tego i potem to, co ścięliśmy, wraca do naszego ogrodu i będzie go ponownie odżywiało. Oprócz tych odpadków, które wykorzystujemy z ogrodu, możemy także wykorzystywać roślinne odpadki z naszych kuchni, czyli wszelkiego rodzaju obierki, wszystko, co jest zielone i co wiemy, że nie było pryskane, bo ja staram się kupować głównie żywność ekologiczną, ale jeżeli nie jestem pewna, to po prostu taki materiał oddaję do tego bio, które jest u nas wywożone. Natomiast jeżeli jestem pewna i produkt został oznaczony jako właśnie ekologiczny, to także go u siebie kompostuję. Zanim opowiem Wam, jakie dokładnie stosuję procenty zielonych do brązowych i cóż to znaczy zielone, a cóż brązowe, opowiem Wam o tym, jaki ten kompostownik sobie wymarzyłam i jaki na początku u nas był. Nasz pierwszy kompostownik był bardzo prosty. Mieliśmy takie cztery kantówki i do nich były przykręcone po prostu deski. Nawet kupowaliśmy takie najzwyklejsze deski w naszym składzie, one były nieoheblowane i potem front był przykręcony. I ja sobie tak wrzucałam te wszystkie materiały, ale potem, żeby je zamieszać, trzeba było wszystkie deski odkręcić, zamieszać i znów je z powrotem przykręcić.
było to dość irytujące, ale wydawało mi się, że tak właśnie powinno to wyglądać. Potem, kiedy pojechaliśmy do Anglii, zobaczyłam, że oni mają tak zrobione te kompostowniki, że są wkładane deski, które po prostu się wyciąga, kiedy chce się ten kompostownik przemieszać. I od tamtej pory już miałam taką wizję, że taki kompostownik chciałabym mieć. Tam też zauważyliśmy, że były kompostowniki trzykomorowe, czyli trzy komory były obok siebie i w jednej było to, co się rozkładało teraz na bieżąco. Potem był już taki kompost na przykład półroczny czy roczny, a potem już kompost do użycia. No strasznie mi się spodobał ten pomysł, żeby tak to właśnie wyglądało. I zaczęłam sobie szukać miejsca, które by mi pasowało, żeby taki właśnie kompostownik postawić, bo jak wiecie, mój ogród nie jest aż taki duży, on ma 1600 metrów, jest napchane w nim bardzo ciasno i ciężko było mi znaleźć takie miejsce, które z jednej strony byłoby ok, bo byłoby w cieniu, a z drugiej miałabym wygodny dostęp ścieżką, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli wynosicie, jeżeli okaże się, że dostęp jest niewygodny, to przestajecie tam wynosić te wszystkie odpadki z kuchni i wolicie czasami wrzucić do worka i wynieść na zewnątrz, żeby nie mieć tego kłopotu. Więc ja stwierdziłam, że jeżeli ten dostęp będzie wygodny, to będę też chętniej zawsze tam podróżować z tymi moimi odpadkami. No i wymarzyłam sobie taki kompostownik i powiedziałam Michałowi, że bardzo bym taki chciała mieć, a on miał tego dnia bardzo dobry humor i obiecał mi, powiedział, że to jest super, on tak lubi takie prace, prawda? I obiecał, że taki dla mnie zrobi. Gdy już go robił, to nie wiem, czy był tak zachwycony. Więc to ja tylko miałam marzenie i wizję tego, jak to miało wyglądać, a Michał wymyślił, jak on ma wyglądać i go zbudował. Żeby kamerę i pokażemy wam dokładnie, jak to jest zrobione, a Michał wam powie, jak on to zrobił, bo ja po prostu usiadłam sobie z kawą na terasie. Dobra, tak naprawdę poszłam i robiłam coś w szklarni, ale chwilę też byłam z tą kawą na terasie, natomiast Michał wszystko zrobił i zrobił po prostu super, więc on wam opowie, co tam dokładnie i jakie tam są katówki, jakie deski, jakie poskręcał i jak to jest zrobione, że można właśnie te deski wyciągać i nie są przykręcone na stałe. Nasze poprzednie kompostowniki były niższe i były szersze, bo miały chyba z 1,5 metra, prawda? Z 1,5 metra szerokości. Tutaj tak naprawdę pracowaliśmy z takim fragmentem ogrodu i dopasowaliśmy się do niego. Podzieliliśmy po prostu ten fragment, który był dostępny, na trzy części. I teraz jest ile? 3 metry. 3 metry, ale metrowe są te w środku? Metr na metr, tak mniej więcej. Metr na metr, ale troszeczkę są wyższe. Poprzednie były niższe, żeby łatwo się wsypywało, a teraz, słuchajcie, można wyciągnąć sobie po prostu deski, tak jak... I one mogą sobie gdzieś stać, albo jak będę chciała, będzie niżej, to mogę sobie wyciągnąć 3 i wsypywać tak, żeby było mi wygodnie. A potem, jak będę chciała przemieszać ten kompost, to po prostu wyjmę wszystko i będzie się dużo wygodniej pracowało. Także to jest super. No dobra, teraz potrzebujemy trochę danych technicznych. Michał, jakie to są deski? 4 cm grubości, oheblowane. Świerkowe, nie? Chyba tak. Świerkowe. Do tego mamy kantówki i one, to jakie to są? Wyglądają na... To były jedyne, które były, czyli chyba 7 cm. 7. A myślę, że trochę grubsze byłyby lepsze. Pewnie tak, ale wydaje mi się, że też jest spoko. Bardzo to jest fajnie sztywne. Dla mnie, słuchajcie, najważniejszy był ten właśnie moment, bo to podpatrzyłam w Anglii, żeby właśnie te deski wyciągać, bo jest to super wygodne. Po pierwsze do tego, żeby wsypywać, kiedy jeszcze mamy niewiele tego materiału. Potem możemy sobie deski dokładać. Kiedy chcemy kompost przemieszać, to możemy je wszystkie wyciągnąć i bardzo wygodnie będzie się tutaj tym mieliło. A potem jak ten kompost będzie już gotowy, to też będę sobie mogła je wyciągnąć, wziąć sobie tyle, ile potrzebuję, przesiać ten kompost i znowu zamknąć całość. Także super, bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Coś bardzo jeszcze... się cieszę, bo pracowałem całą niedzielę. Super. I teraz wszyscy będą mówili, że w niedzielę nie wolno pracować. My pracujemy w niedzielę. No dobra, ale coś jeszcze o wkrętach mi mówiłeś, że coś było z wkrętami nie tak poprzednio? W tym poprzednim kompostowniku użyliśmy takich zwykłych wkrętów do drewna i one niestety pękają. Tak po roku i deski odpadają, więc teraz użyliśmy takich specjalnych, grubych. Okej. Okay.
miejmy nadzieję, że wytrzyma dłużej. Słuchajcie, na razie drewno jest nieimpregnowane, ale oczywiście mam plan, żeby je zaimpregnować i pomalować chyba ten kompostownik, bo on jest bardzo jasny. Oczywiście to drewno z czasem fajnie się starzeje i szarzeje, ale ponieważ to ma być tło dla roślin, wydaje mi się, że taki ciemnobrązowy kolor, jaki mamy na ściance, będzie chyba dużo lepszy. Ja się nie piszę na to malowanie, chyba poproszę któregoś z kolegów Gaby, żeby przyszedł i sobie dodatkowo zarobił kasę, bo ja już naprawdę i tyle rzeczy w życiu pomalowałam w tym ogrodzie, że naprawdę się na to nie piszę zdecydowanie. Ja jestem zajęty w następną niedzielę. Ja też, no. Kolejna sprawa, dno kompostownika. Słuchajcie, ja zamierzam dno wyłożyć taką włókniną, wiecie, tej włókniny, co jej nie cierpi, ale tą taką naprawdę plastikową, przytwierdzić takimi szpilkami do takiej włókniny, bo tutaj nawet nie chodzi o nornice, które też tam lubią się rozmnażać czasami w kompoście, jak on jest za suchy, to jest jedna sprawa. Myszy też lubią tam się zalęgnąć, więc to jest jedna rzecz. Siatka na kretę i na to włóknina moim zdaniem byłaby najlepsza, dlatego że u nas są brzozy. A brzoza, jak tylko zrobię kompostownik, to ona uwielbia od dołu włazić sobie korzeniami i tam się karmić w tym kompostowniku, a nie o to nam chodzi. To nie ma być źródło pokarmu dla brzozy, tylko źródło pokarmu dla reszty ogrodu. Także dno chcę właśnie wyłożyć siatka na krety i na to właśnie ta włóknina taka całkowicie plastikowa, ale przepuszczająca wodę, bo chodzi o to, żeby ta woda nam spływała, ale nic nam od dołu nie właziło. Jeżeli poszuka się w internecie, jaki powinien być współczynnik tego zielonego materiału do brązowego materiału, znajdziecie bardzo różne informacje. Ja to, co Wam dzisiaj powiem, opieram na tym, co przeczytałam na stronie RHS, czyli Royal Horticultural Society. Dla mnie oni są naprawdę takim źródłem informacji. Jeżeli kiedykolwiek szukacie czegoś o ogrodnictwie, nie jesteście pewni, jest to co prawda po angielsku, ale to jest dla mnie takie źródło bardzo wiarygodne. I oni podają, że ten stosunek powinien być taki od 25 do 50% materiału tego zielonego i reszta ten materiał brązowy. Oczywiście nie jest to takie proste, bo teraz na przykład będziemy mieć bardzo dużo tego materiału zielonego, czyli właśnie trawy, liści, płatków itd., itd. Natomiast tego materiału brązowego, czyli zmielonych gałęzi, liści, mamy bardzo niedużo. Tego materiału pojawia się dużo więcej jesienią. Także czasami warto, szczególnie ten brązowy materiał, na przykład jak robiliśmy sobie ziemię liściową, przechowywać w foliowych workach gdzieś tam z tyłu i teraz można z tym zielonym sobie mieszać. W ogóle jak czytałam o kompoście, najlepiej byłoby w ogóle taką pryzmę kompostową założyć na raz, przy tym właśnie dobrym stosunku tych materiałów do siebie. Ale przeciętny ogrodnik po prostu będzie przynosił to, co ma u siebie w tym momencie w ogrodzie czy w domu z tych odpadków i będzie to mieszał. My oczywiście możemy, dodając tego brązowego materiału, używać kartonu. I jeżeli zamawiacie przez internet, to na pewno tych kartonów macie mnóstwo. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie było kawałków folii, żeby to nie było zadrukowane. Ten karton możecie spokojnie namoczyć i mieszać właśnie z tymi elementami zielonymi. Co można, a czego nie można kompostować. Pamiętajcie o tym, aby nie kompostować chwastów, które są z nasionami oraz chwastów lub roślin, które mają kłącza i są bardzo inwazyjne. Dobrym przykładem będzie tutaj na przykład pokrzywa, którą jak będziecie kompostować razem z nasionami, to potem rozrzucając ten kompost wszędzie będzie Wam wyrastała pokrzywa. Jeżeli chodzi o takie ekspansywne rośliny, winobluszcz jest świetnym przykładem. W szczególności, jeżeli nie osiągniecie wysokich temperatur w Waszym kompoście, to on bez problemu te kawałki jego przetrwają i ja, to jest moje doświadczenie, potem winobluszcz wychodził mi wszędzie tam, gdzie rozrzuciłam ten kompost, także trzeba bardzo uważać. Także jeżeli chodzi o właśnie chwasty, to bardzo uważam, jeżeli są jakieś chwasty, które naprawdę są bardzo problematyczne, w stylu powój, to ja ich nigdy nie kompostuję. Ja po prostu wrzucam to do bio, niech oni to wywożą, jak najdalej te chwasty będą od mojego kompostu. Staram się jednak kompostować takie rośliny, które na pewno później mi się nie rozmnożą. To samo z roślinami chorymi. Jeżeli macie mączniaka, zarazę ziemniaczaną, cokolwiek, co się dzieje na liściach, jakieś plamistości, o róże tutaj będą świetnym przykładem. Ja w ogóle nie kompostuję róż, bo tam jest bardzo łatwo tą plamistość potem roznosić. Tego typu rośliny po prostu wrzucam do bio i oddaję. Natomiast to, co jest zdrowe, to, co ścinam teraz na przykład przy Chelsea Chop, to są świetne materiały do kompostowania. Właśnie te ścinki trawy. I oczywiście liście, zmielone gałęzie. I jak już mówimy o mielonych rzeczach, to warto w ogóle rozdrabniać te wszystkie elementy jak najbardziej. Dzięki temu ten kompost będzie nam się robił dużo szybciej. Jak już dobierzemy sobie odpowiedni ten stosunek, czyli ratio tych brązowych do zielonych, musimy mieć jeszcze dwie rzeczy. Musimy mieć dobrą wilgotność i musimy mieć dobre napowietrzenie.
nasz kompost warto, kiedy będziemy układać sobie tę pryzmę, zlewać wodą. Nie chodzi nam o to, żeby to było, wiecie, takie mokre, żeby aż ociekało, ale całość tego kompostu powinna być właśnie wilgotna. Bardzo łatwo zobaczycie, jeżeli kompost jest suchy i taki, nie czujecie, żeby on był w ogóle wilgotny, on, te procesy nie będą prawie w ogóle tam zachodziły. Natomiast jeżeli dacie zbyt wiele tego materiału zielonego i będzie zbyt dużo wody, to będzie on taki, będzie obślizgły, będzie to brzydko pachniało. Dobrze robiący się kompost nie powinien mieć takiego zapachu. Także tutaj będziecie w stanie powiedzieć, czy tej wody jest za mało, czy za dużo i czy też macie za dużo zielonego, czy za dużo brązowego materiału. Kolejny temat, napowietrzenie. Słuchajcie, ja dlatego właśnie zrobiłam te wyciągane deski, żeby dobrze napowietrzać moją pryzmę. Najlepszym sposobem napowietrzania pryzmy jest jej przewracanie, czyli bierzemy widły i przerzucamy. To jest niestety, bardzo dużo potrzebujecie do tego siły, ale to jest najlepszy sposób. Kolejne są takie na przykład narzędzia, którymi możemy kręcić i napowietrzać w środku. To jest taki prawie że świder, którym moglibyśmy zakręcać w środku. Albo jest też polecane włożenie takiej rury, takie jak są rury czy do kanalizacji, czy rury takie wentylacyjne, które przedziurawiamy i wsadzamy w sam środek naszej pryzmy. Ponoć to też dzięki temu jest lepsze napowietrzenie. Uciekłam przed komarami, ale chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, czego nie kompostować. Nie kompostujemy mięsa ani kości, przede wszystkim dlatego, że będzie to przyciągało wszelkiego rodzaju szczury, myszy i tak dalej. Tego nie chcemy. Nie kompostujemy też gotowanego jedzenia, bo też ponoć może przyciągać różnego rodzaju właśnie szczury czy myszy. I nie kompostujemy też odchodów zwierząt domowych. Można kompostować odchody ptasie, czyli kur, gołębi, koni, krów, jeżeli macie do takowych dostęp. Można je mieszać też w naszych kompostach, jak ktoś ma dostęp. Ja niestety nie mam i kupuję po prostu kompostowany obornik krowi, jak dorwę. Kompost w warunkach domowych powinien zrobić się mniej więcej w przeciągu roku i mi wychodzi, że tak rok do półtora, w zależności od tego, jaką temperaturę uda Wam się uzyskać. Im bardziej są zabudowane ściany, tym wyższa temperatura. Też wszystko zależy od tego, jaki mamy rok, w jakich miesiącach rozpoczęliśmy budowanie naszej pryzmy. Także to już będzie taka Wasza indywidualny temat. W każdym ogrodzie będzie troszeczkę inaczej. Potem, kiedy ten kompost już będzie gotowy, a zobaczycie to przez to, że te grudki, wszystko będzie tak pięknie rozłożone, bo wszystkie te dżdżownice, czasami też ślimaki i oczywiście mnóstwo tych drobnych żyjątek, których my nie widzimy, to wszystko nam rozkłada i one potem, ten kompost wygląda tak jak ściółka leśna i tak też pachnie. I dobry kompost rozpoznamy właśnie po tym, że będzie taki gruzełkowaty i będzie miał piękny leśny zapach. Oczywiście, jeżeli nie był bardzo rozdrobniony, to będziecie mieć dużo takich większych kawałków i warto ten kompost przesiewać. Ja bardzo chciałabym mieć maszynę do tego. No można też oczywiście taką, wiecie, klasycznym sitem. Ja nawet tu przywiozłam sobie takie vintage'owe sito, na którym czasami sobie przesiewam, ale marzy mi się taka jakaś maszyna, która by to świetnie zmieliła i ten kompost byłby już przygotowany do rozkładania po naszych rabatach. No i to jest chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o kompoście. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania, to piszcie pod spodem. Słuchajcie, ja w nagrodę dla Michała planuję zakupić mu nową wkrętarkę. Nasza wkrętarka miała, myślę, że chyba z 10 lat, nie? I tutaj już prawie dokonała żywota na budowanie. Ja już nie potrzebuję do niczego wkrętarki. Nie, przyda się. Przyda się jeszcze na pewno do moich kolejnych pomysłów. Dajcie mi znać, jakie macie wkrętarki, jakie Wam się sprawdzają. Ja podpatrzyłam u pana Roberta, który budował u nas teraz, że on używał DeWalta i taką wkrętarkę dla Michała planowałam w prezencie, ale dajcie mi znać, może macie coś fajniejszego, chętnie w komentarzach poczytam. No i dobra, to na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę i napiszcie Michałowi, jak mu świetnie poszło. Jestem zachwycona tym moim kompostownikiem. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.